się z wami już z rana. Jest jakoś godzina 5:40 i ja już jestem wyszykowana. O Jezu, coś mi do oka wpadło. Gotowa. I co? Jadę na morze. Mały przerywnik tutaj. Odzywam się już do was, jak montuję tego vloga. I zobaczyłam, że usunęłam przez przypadek plik z początkiem filmu, gdzie się witam, gdzie już, wiecie, mówię wprowadzenie, że są to już wakacyjne vlogi, lipcowe vlogi, także no niestety materiał mi się usunął. Było też tam również pakowanie walizki, szykowanie ubrań, pokazywałam i tak dalej, więc jest mi bardzo szkoda, że to usunęłam. No ale cóż, mam nadzieję, że tak też się będzie dobrze oglądać. Także już nie przedłużam, można wracać. My już jesteśmy w połowie drogi, praktycznie już jesteśmy w Międzywodziu, w momencie w Międzywodziu. Jesteśmy na stacji, oglądam sobie okulary właśnie, ale mam swoje, to raczej takich żadnych nie potrzebuję. A no, pierwszy postój, giga szybko to leci i robi się ładna pogoda, także fajnie, cieszę się. Jesteśmy nad morzem! Tak, już byłyśmy zobaczyć nasze miejsce noclegowe. Idziemy się teraz przejść. Najpierw na jedzenie, później na plażę. To jest taka ładna pogoda. O, i pieseczek sobie siedzi. Ale się cieszę, że ja się nigdy tak wcześniej nie byłam nad morzem. I na tak długo. O, ja cię. Idziemy zobaczyć morze. Ale pachnie. O, ja cię. Ale fajnie, ale wieje, fale są mocne. Pewnie czerwona flaga jest. Oj, ty nie, trochę się opala. Ale. O, wow. Ej, ale. Jesteśmy nad morzem w czerwcu. Ja się kręcę. Ale fajnie. Przyszłyśmy na śniadanie. Mamy widok na morze, zaraz wam pokażę. Śniadanie. Eje trochę. Jest. No, ale już gdzieś. Gdzie jest ta gotowana kukurydza? O, tam idzie gotowana kukurydza. Robimy pierwsze zanurzenie stópek. Uwaga. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Będzie zimne, będzie zimne. No dawaj. Jezu! Oh my god, zimno! Dzięki, mam gęsią skórkę, nie wiem czy to widać. Jezus! Ale mi się ręka trzęsie. Dobra, woleli z piaskiem. Jesteśmy już w Dziwnowie. Szybko zwiedzamy Dziwnów, znaczy szybko, no taką, żeby sobie przejść. Szukamy siłowni. Fitnessiary w Dziwnowie. Dobra, jesteśmy na kolejnej plaży w Dziwnowie. Muszę mówić głośno, bo tu są fale, nie wiem czy mnie słyszycie. I piasek lepszy niż w Międzywodziu. Taki drobniejszy, przyjemniejszy. Dobra, idziemy sprawdzić, czy woda jest zimniejsza, czy cieplejsza. O, jaka ładna. Muszelka, pierwsza muszelka. Naturalna muszelka. Dobra, zamoczenie nóg. Uwaga. Chyba będzie ciekawa. No cóż, co mam powiedzieć? Tak samo zimne jak w Międzywodziu. Zobaczcie, jakie ładne morze. My już jesteśmy po obiedzie, zwiedzamy sobie Międzywodzie. Patrzymy, co już jest otwarte, co gdzie jest, co się zmieniło przez rok. Zaczynamy grać w kosza. Zobaczymy, jak to będzie mieć więcej punktów. Myślę, że nie ma co. Będę z tobą rywalizować i wyższe grać.
Teraz przyszliśmy nad zalew. Tam są łódki, a tam... Gdzie tam jest? Tam gdzieś, nie widzę, bo mnie trochę słońce razi, ale tam gdzieś jest kamień pomorski. Ale fajnie, jest tak przyjemnie. Nie wierzę, że tutaj zostaję na tak długo. Ale fajnie, jestem bardzo zadowolona i nie wiem, jakie jeszcze plany na dzisiaj. Ale teraz też chciałabym wam powiedzieć, że będą takie krótsze vlogi, takie coś, wiecie, do 5, max 10 minut, żeby tutaj nie zanudzić was kontentem nadmorskim przez całe 2 miesiące. No. Także dzisiejszy dzień wyglądał tak, jak jeszcze gdzieś pójdziemy, a będziemy chyba szły na gofry. To wam jeszcze ponagrywam. O ja, co będzie za niedługo ten zachód słońca, bo tak już mi tu przebija. Znaczy jeszcze za niedługo, jeszcze trochę. Ale ładne. Czekaj, czy to będzie w nagraniu? Ej, widać to na nagraniu. Zobaczcie, jakie chmury. Ej, nie widziałam takich chmur dawno. Tak, właśnie takie, no nie widać teraz tych chmur, ale takie są chmury. Idziemy teraz na jakiś deser, nie wiem, gofra, loda. Trochę jesteśmy pełne, ale ja dalej nie wiem, czy mam ochotę bardziej na loda, czy na gofra. Cały czas to rozkminiam. Nie wiem, zobaczymy, co wygra, gofr czy lód. Zdecydowałyśmy się na gofry z frużeliną i z bitą śmietaną. Będzie testing, czy są dobre, bo ja zawsze biorę cukrem pudrem. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Takie, wiecie, wprowadzenie, taki początek, pierwszy dzień. Wiadomo, pierwszy dzień najlepszy, bo ma się ochotę na wszystko. Zjadłyśmy pysznego gofra, pyszny obiad, pyszne śniadanie. W ogóle wszystko było super. Także mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejny czwartek o 17:00.